Cześć, witam serdecznie. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Jestem na mopie na autostradzie, wracam z Wrocławia. Dzisiaj jest piątek. 2 godziny stania na bramkach. Masakra, po prostu jestem wypompowany. No i co? Stanąłem sobie na kawkę, coś zjeść. Mówię, mam trochę miejsca tutaj. Nie wiem, czy będzie słychać, czy auto nie zagłuszają mój głos, ale mam tutaj 10 saszetek z RPA i 10 saszetek z Chelsea. Tak sobie wziąłem na drogę, żeby się po prostu nie nudzić. Tutaj możecie zobaczyć. No i ja nie wiem, jak to zrobić jeszcze. Sekundkę, może tak. Ale chciałbym otworzyć może po 5 RPA i ten i Chelsea. Jedzie jakiś autokar z dzieciakami, coś tam śmiga. Dobra, żeby nie marnować waszego czasu, czekajcie, bo mam tutaj małe problemy ze stabilnością mojej konstrukcji. Nie chcę, żeby mi się ten iPad przechylił. I dobra, to zaczniemy może sobie od Chelsea. Ostatnio było parę unboxingów w plenerze, jeżeli chodzi o Chelsea, więc czekaj się w ten sposób. Tak, mamy Chelsea. Mam nadzieję, że nie spadnie nic. Tworzymy sobie pięć takich, żeby było ciekawie. I mamy tak, mamy The Squad, Heroesa Brightona, The Squad mamy Morisa, Team at Work i mamy Petrescu. Także żadna z tych kart się raczej nie powtarza. 6, 93, 32, 58. Ja przynajmniej nie kojarzę, żebym takowe miał. Niestety nie było karty specjalnej. No, teraz zobaczymy sobie z RPA. To są te saszetki oczywiście z boksa. Kurde, źle mi się to kręci. Może tak będzie lepiej. Zobaczymy. Saszetka do schowka. No i mamy znowu Gerarda. To już moja trzecia powtórka, jeżeli chodzi o Gerarda. Także nic z tego. No i poza tym mamy Donovana. To też powtóreczka. Henry. Tego nie kojarzę. Chyba go nie mam. Sensen mam. Mitrochowski mam. Kiepska saszetka. Nic dodać, nic ująć. Zobaczymy, co dalej. Tutaj nam się objawi. O, widzicie? Trochę zawiało i konstrukcja mi już zaczęła niestety, ale spadać. Tam wam pokażę tylko jeszcze McDonald's i Lotos i takie gówna, kupę tirów. Ogólnie nic ciekawego. Czekajcie, może zrobimy to jednak w inny sposób. No, sorki, przez przypadek sobie przyciąłem, ale to nagramy po prostu, będzie krótkie cięcie niestety. Musiałem to nieco zmienić moją konstrukcję, ponieważ się to nie nadawało do użytku. No i dobra, tu mamy kolejną Chelsea, dopiero dwie saszetki za nami. Jedna Chelsea, jedna RPA, zobaczymy, jak to dalej pójdzie. No i mamy tak, mamy Steve'a Clarka. Mamy Gustavo Poyeta, to też powtóreczka jest. Laudrupa, tego nie mieliśmy. Starsa nie mieliśmy z piłką. Robert Di Matteo. I 4600 poszukiwany, tego też nie mieliśmy. De Sali, także całkiem fajna saszetka. No i RPA. Zobaczymy, co nam tutaj RPA da. Przypominam, że jestem na autostradzie. Trasa Wrocław-Katowice. O, Romedal. Chyba go nie mam. Przydałby się jakiś champion.
Lugano, Arno, Eduardo, Fabregas i Lennon, to są wszystko powtórki, prawdopodobnie tylko Romedal mi wszedł, jeżeli mowa o kartach, których nie miałem. Czekajcie, to było 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 saszetki, czyli tu jeszcze dwie. 1, 2, 3, 4, 5 To te zostawimy sobie i zobaczymy, co nam teraz przysporzy. Raz jeszcze RPA. O co się tam będziemy bawić? Trochę się zabawimy. Mamy Cezara, tego nie kojarzę. Kasicza na pewno mamy. Agogo jest, Song jest, Ambrota jest i Barneta jest. No. Masakra, wam powiem. Z uzbieraniem będzie tej całej kompletnej kolekcji RPA, bo jest strasznie dużo powtórek. Jak ktoś ma ciekawe karty, ale wymieniam się na razie tylko i wyłącznie za karty specjalne. Nie wymieniam się bazówkami, znaczy mogę dać od siebie bazówki, natomiast ja nie chcę bazówek, bo mam praktycznie komplet. Mam jeszcze jeden cały bok do otwarcia, więc liczę, że mi te bazówki tak czy siak wskoczą. I jest Vortex. Jest Vortex. Pięknie, pięknie. Celestin Baba Jaro. Zarąbiście. Lewy obrońca, urodzony w 78 w Algerii. No, jest Vortex. To jest mój drugi Vortex i to nie jest powtórka. Mamy FC, to już jest powtórka 98, logo Chelsea. No ale ten Vortexy mi się bardzo podobają, fajnie to wygląda. Mamy Ferrera, to jest powtórka o Man of the Work Player Season, tego nie mieliśmy i tego też nie mieliśmy, także bardzo, bardzo, bardzo udana saszetka, naprawdę. Tak powoli będziemy sobie kompletować tą serijkę. Jest jeszcze trochę saszetek u nas w zasięgu. Pamiętajcie, to są saszetki z boksa. Zobaczymy, co tym razem tutaj będzie. Zobaczymy. Jest! Pięknie, pięknie. Cristiano Ronaldo, powtórka. Come on, Blomqvist, Klose. To tego nie kojarzę, tego nie wiem, czy mam, ale mamy czempiona Essiena i to nie jest powtórka. Jest to mój piąty czempion, dopiero piąty. Jest ich 25, przypominam, także masakra, ale jest czempion. Jest czempion. Kurde, ale chorób skobierał. No to już jest fajny unboxing. Vortex w Chelsea i czempion w RPA. Domniemam, że już będzie ciężko kolejnego czempiona w tym boksie, a zostało jeszcze trochę saszetek z tego boksika. I mamy The Squad i kolejny karta, której nie mam, Karin i Kikin Kariagi, Kasiragi, przepraszam. No, też go nie miałem, także nie mam. Co za saszetka. To jest płaski Baba Jaro. Mieliśmy go na Vortexie, przypominam. I Champion Frangle Bowów. No i też go nie miałem. Także super. Sporo kart z Chelsea przybyło. Jesteśmy coraz bliżej uzbierania kompletu. No i ostatnia saszetka, jeżeli chodzi o RPA. Wow. Pieniar. Nie wiem, czy go mam. Chyba nie. Chyba go nie miałem. Nowakowicz to oczywiście jest, 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 jest. Także chyba tylko ten Star Player jest nieobecny u mnie, a właściwie był nieobecny w mojej kolekcji. No i tak to wygląda. Zdecydowanie, jak tylko odnajdę jeszcze te karty, to wam je pokażę. Mamy czempiona i tutaj jest Vortex. Tak, to są dwie karty, które zasługują naprawdę na uwagę. Mamy Vortexa i czempiona. Dwie świetne karteczki. Dobra, no to ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Serdeczne pozdrowienia z trasy Wrocław Katowice. Tak wam jeszcze to tylko tutaj przedstawię. Tak to wygląda. Nic ciekawego, nie ma co do pokazywania. Myślę, że zrobimy sobie jeszcze jeden
unboxing, nie wiem czy z tego miejsca, czy z innego, to już się okaże. Trzymajcie się ciepło, cześć!